Program Rozmowa Dnia, Anna Trzcińska. Witam Państwa. Urzędnicy i funkcjonariusze mobilizują siły, by uczniowie byli bezpieczni. Spotkania z policjantami weszły już na stałe do programów szkolnych, ale mimo wielu akcji profilaktycznych liczba zagrożeń nie maleje. Używki, agresja w szkole, brak kontroli rodziców to tylko niektóre z nich. Czy polska szkoła jest bezpieczna? Czy uczeń poza szkołą jest bezpieczny? O tym będziemy dziś rozmawiać. Gośćmi programu są Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Toruniu, i pan podinspektor Maciej Zdunowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Witam serdecznie moich gości. Najpierw pytanie do pani dyrektor. Pani dyrektor, dziś ulicami Torunia przeszła parada młodych ludzi, którzy promowali życie bez uzależnień. Była to kolejna odsłona programu Profilaktyka A Ty, realizowanego również w naszym regionie. Tego typu akcje są organizowane od lat. Pani angażuje się w nie osobiście. Czy widzi Pani, czy widziała dziś Pani na paradzie efekty? Czy możemy mówić już o efektach tego typu działań? Oczywiście o efektach możemy mówić, bo liczba uczestników dzisiejszego spotkania zdecydowanie była wyższa niż w roku minionym. Coraz więcej jest osób, która przystępuje do akcji mającej na celu podkreślenie, jak ważne jest bezpieczeństwo, i w tym roku odnotowaliśmy zdecydowanie większy udział. Cieszy nas to, że udział był młodzieży z różnych szkół naszego regionu, nie tylko młodzież toruńska, ale także zaprzyjaźnione szkoły z różnych gmin. To, że oni chcą i pokazują, w jaki sposób można spędzać wolny czas, to na pewno są efekty wspólnych działań, zarówno szkoły, rodziców, jak i partnerów szkoły. Tylko na pewno trzeba podkreślić, że te działania są nam potrzebne jeszcze bardziej intensywne i jeszcze większe grono potrzebne jest partnerów do realizacji. Pani dyrektor, czy większa liczba uczniów, czy to, że więcej młodzieży było dzisiaj na ulicach, czy to można uznać za sukces? Czy to wystarczy, by już mówić o tym, że faktycznie młodzi zmieniają swoje myślenie, bądź też będą chcieli zmienić swoje myślenie? Też Pani często mówiła, że to nie ulotki, a dialog jest najważniejszy. Czy ci młodzi ludzie byli i mówili dzisiaj o tym, że tak naprawdę to, co się dzieje, te spotkania, rozmowy, parady, do nich trafiają? Czy to chyba było najważniejsze? Czy oni mówią, że to jest efekt, że zmieniają swoje myślenie, jeżeli chodzi o używki, o złe zachowania? Oczywiście, że sam udział w marszu i w happeningu nie jest wskaźnikiem do tego, że są efekty. Jest to jeden z elementów. Ale młodzież, która chce w tym uczestniczyć i jest otwarta i aktywna w takich działaniach, bo to są ich pomysły, w jaki sposób ten czas spędzać, a jest ich coraz więcej. Młodzież ta zakłada szkolne koła padportów, które zajmują się profilaktyką. To jest zdecydowanie efekt tej pracy i jest widoczna aktywność młodzieży, a także ich zaangażowanie, że chcą w ten sposób żyć. Profilaktyka rówieśnicza to właśnie jest głos młodzieży, który ma wybrzmieć do ich rówieśników. Skoro jest ich coraz więcej i są to zajęcia organizowane również na terenie szkoły, więc na pewno możemy mówić o efekcie. Jest ich coraz więcej, ta społeczność się powiększa, są różne działania prowadzone przez szkoły, więc na pewno możemy mówić o efektach i o pozytywnym działaniu tych programów profilaktycznych. Możemy mówić, dobrze, gdybyśmy je widzieli, bo tak naprawdę młodzi ludzie, rozmawiając z reporterami naszej telewizji, przyznawali, że wiedzą doskonale, że koledzy biorą, że te pierwsze doświadczenia, jeżeli chodzi o alkohol czy używki, większość ich znajomych ma już za sobą, czyli tak pewnie jest od lat i tego się od razu nie zmieni, że młodzi ludzie chcą doświadczać, chcą próbować, ale wierzy Pani w to, że dzięki takim akcjom nie będą wracać do tych złych nawyków? Ja oczywiście w to wierzę, ale trzeba podkreślić, że nie jestem za akcyjnością, tylko jestem za działaniem systemowym. Jeżeli przez cały rok jest oferta dla ucznia i to oferta, w której on współdecyduje o tym, to na pewno to będzie przynosiło rezultaty. Ponadto musi koniecznie włączyć się w to środowisko rodzinne, ponieważ nie można oddzielić szkoły od środowiska rodzinnego, więc to na pewno te efekty przyniesie. To, że młodzi ludzie spotykają się właśnie na happeningach, na takich akcjach, to jest jeden z elementów, bym już powiedziała, takiej tradycji, która powstaje przynajmniej w środowisku patowskim, czyli wśród osób, które ten program realizują, ale na pewno są potrzebne działania na co dzień, takie w szkołach, a także systemowe rozwiązania, które pozwolą na spojrzenie perspektywiczne i oczywiście na długofalowe. Ta akcja organizowana jest ze współudziałem Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusz, policjant dla młodego człowieka to dziś autorytet, czy wprost przeciwnie, panie inspektorze? Myślę, że autorytet, bo policjant, który przychodzi na lekcję, czy to wychowania komunikacyjnego, czy na inną lekcję związaną z jakimkolwiek bezpieczeństwem, po to się pojawia na lekcji, żeby pokazać te dobre strony, żeby zapobiec, czy to uczestnictwie w zdarzeniu drogowym, czy nadużywania alkoholu, narkotyków. Zawsze będący na pogadance, czy na lekcji, policjant pokazuje, jakie są zagrożenia i myślę, że jego obecność ma na celu m.in. dotarcie do świadomości i tych najmłodszych, i tych starszych. I policjanci to robią, potrafią dotrzeć do młodych ludzi, bo jeżeli chodzi o wychowanie komunikacyjne, które jest w najmłodszych klasach, to na pewno tam policjant w mundurze jest prawdziwym autorytetem i o tym dzieci na pewno będą w domach, o tym spotkaniu rozmawiały, ale czy większym wyzwaniem na pewno jest rozmowa w starszych klasach? Myślę, że tak, że udział policjanta ma właśnie to na celu, jak powiedziałem, dotarcie również do świadomości tej młodzieży, czy starszej, czy gimnazjalnej, czy ze szkoły średniej. Jeśli chodzi o zagrożenia bezpieczeństwa... To jedno spotkanie to pewnie trochę mało, żeby dotrzeć do świadomości, czy nie? To zależy też od środowiska, w jakim uczestniczy policjant. Proszę zauważyć, że coraz więcej powstaje szkół o profilu mundurowym. No, jestem przekonany, że właśnie ta młodzież bardziej słucha rad policjanta, który przyszedł do nich na lekcje. Policjanci angażują się również w lekcje wychowania komunikacyjnego, również w to, by droga do szkoły była bezpieczna. Taka akcja była prowadzona na terenie całego regionu we wrześniu. Ta droga jest już bezpieczna? Nie tylko w tym roku, również w latach ubiegłych. Na początku września, z chwilą nastania roku szkolnego, my zawsze jesteśmy w okolicach placówek oświatowych, szkół, przedszkoli. Dbamy tam o bezpieczeństwo najmłodszych uczniów, zarówno gimnazjów, szkół średnich, podstawowych. Patrzymy, jakie jest oznakowanie, jak się zachowują kierowcy w momencie przywożenia dzieci do szkoły, czy stosują się do oznakowania, jakie obowiązuje i oczywiście reagujemy na wszelkie naruszenia prawa i nieprawidłowości w oznakowaniu. Z roku na rok naruszeń jest coraz więcej, czy kultura na drodze rośnie? Myślę, że ta kultura wzrasta, jest coraz więcej akcji, zarówno profilaktycznych, jak i medialnych, mające na celu m.in. poprawienie kultury jazdy, kultury poruszania się po drogach, bo nie tylko kierowca, ale również pieszy jest uczestnikiem ruchu drogowego. A gdybyśmy podsumowali tegoroczną akcję Bezpieczna Droga do Szkoły, dużo było naruszeń prawa? Nie było tego dużo, też nie posłuszmy się statystykom, ale w momencie, gdy policjanci zauważyli nieprawidłowe zachowanie kierowcy, reagowali odpowiednio, stosowali pouczenia, stosowali nawet mandaty karne, a jeśli były nieprawidłowości w oznakowaniu, pionowym poziomem, występowaliśmy z odpowiednimi wnioskami do zarządcy drogi. A policjanci widzieli być może małe dzieci, które samodzielnie próbują, czy też oczywiście dochodzą do swojej szkoły, czy takie są częste przypadki, bo według kodeksu drogowego 7-letni uczeń sam nie powinien na drodze się poruszać, chodzić. Przepis prawa o ruchu drogowym mówi wyraźnie, że dziecko w wieku lat 7 może poruszać się po drodze publicznej z osobą, która ukończyła minimum 10 lat. Nie dotyczy to stref zamieszkania i stref ruchu. Jeśli takie sytuacje były, natychmiast reagowaliśmy. Czyli małe dziecko, uczeń pierwszej klasy samodzielnie nie może do tej szkoły sam wracać. Tak się już chyba nie dzieje. Na pewno w szkole musi odbierać dziecko rodzic. Pani dyrektor, czy jest Pani może, czy jeżeli chodzi o te przepisy ruchu drogowego, czy one są znane nauczycielom? Czy nauczyciel reaguje, gdy widzi, że dziecko samo przychodzi do szkoły? Oczywiście, że nauczyciele taką wiedzę posiadają. Mają także obowiązek realizowania w podstawach programowych również tych treści. Tak jak już też wcześniej powiedziałam, jest to ścisła współpraca z rodzicami, bo jest to również konieczność i jak najbardziej zaczynamy od tych klas pierwszych, od najmłodszych dzieci i zarówno w stronę rodziców, jak i także samych dzieci. I jak najbardziej reakcja nauczycieli jest w tym zakresie. Policjanci współpracują z samorządami. Słyszeliśmy, że pan inspektor mówi o tym, że bardzo często policjanci kontrolują to, co dzieje się wokół szkół, ale tak naprawdę samorząd inwestuje również w inne możliwości bezpieczeństwa, chociażby zatrudnianie osób, które mają przeprowadzać na przejściach najmłodszych. Czy to, że są szkolne agatki, czy to zwiększa bezpieczeństwo na drodze, pani dyrektor? Tak, oczywiście, że zwiększa. Obserwujemy to, są to przejścia bezpieczne dla dzieci, także dla wszystkich innych uczestników, którzy z tego przejścia korzystają, i Toruń takie oczywiście osoby ma, które czuwają nad tym, żeby bezpiecznie dziecko przeszło do szkoły przez drogę. Mówimy o szkole, mówimy również o drodze do szkoły. Na początku zapytałam, czy szkoła jest bezpieczna. Pani dyrektor, odpowie pani na to pytanie, czy uczniowie w szkole są bezpieczni? Oczywiście, że odpowiem. Uczniowie w szkole są bezpieczni, szkoła jest bezpieczna, ale należy podkreślić, że szkoła nie jest wolna od problemów. I tak jak już pani redaktor na początku powiedziała, są problemy, z którymi się należy zmierzyć. Występują ryzykowne zachowania wśród młodzieży, stąd też jest potrzebny wysiłek wszystkich osób, które mają na to wpływ, środowiska i szkolnego, i rodzinnego, i partnerów szkoły, aby ta edukacja była bardzo intensywna, ale przede wszystkim, żeby ona była skuteczna, czyli z takim aktywnym udziałem uczniów. Też pani już wspominała o tym, że przemoc jest. Zauważamy ze statystyk, że jest to przemoc na przykład werbalna, i na to jest odpowiedź w programach szkolnych. Program profilaktyki, program wychowawczy, są diagnozy. W oparciu o diagnozy dokonuje się analiz i proponuje rozwiązania. I podkreślam jeszcze raz, wszyscy muszą pracować dla poprawy tej sytuacji. Szkoła, dom i partnerzy szkoły. Wszyscy pracować muszą, ale panie inspektorze, dużo się też już dzieje, chociażby zdarzenie w Bydgoszczy. Mali chłopcy zatrzymali sprawcę z łuczki, poprosili pana, żeby wrócił, sprawę wyjaśnił, żeby z miejsca zdarzenia nie uciekał. Mali chłopcy. Świadczy to bardzo dobrze o dorosłych, o małych dzieciach, gorzej o dorosłych. Jak najbardziej. Myślę, że ci chłopcy uczestniczyli już na lekcjach z wychowania komunikacyjnego, poznali zasady bezpieczeństwa, udzielania pomocy innym. A tutaj taka potrzeba zaistniała, ponieważ osoba kierująca samochodem uszkodziła inny pojazd. I widać postrzeganie takiej sytuacji przez dziecko w wieku 6 czy 9 lat, a przez osobę starszą. Jedna osoba reaguje prawidłowo, a druga próbuje uniknąć odpowiedzialności. Także duży plus, mówiąc językiem dzieci, dla tych właśnie chłopców. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, gośćmi programu była pani Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Toruniu, i podinspektor Maciej Zdunowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Dziękujemy za uwagę.